to jest lepsze niż nuda. No z tym, że my mieszkamy w bloku, no ma... Ale to nie ma znaczenia, ja w bloku miałam 5 kotów. Ma wyjście na balkon, może jej założył siat. Zawsze wodę czy świeżą do picia w domu jedzonko. Jeszcze chciałam zapytać pani doktor, o to można, bo ona też uwielbia jogurt. Codziennie bardzo proszę. Codziennie, oczywiście. Cieszę się bardzo. A mięsko? Aby było urozmaicone i jak najbrzydsze, to znaczy, żeby w nim było jak najmniej mięśniowe, a dużo powięzi i ścięgien, to może by oczywiście codziennie, dwa razy dziennie. Tylko żeby to było mięso nie polędzione. Czego przykładem mnie to, że mięśniowe jest jak najmniej. Na artystki rano takie kola. Nie przeda się, madły pojedne mam na twarzy. Więc pan pytam nie, więc nie patrzę. Nie, przepraszam bardzo, tylko ja... Przepraszam panią najmocniej, kot ja mam jest mięsożercą, kot jest drapieżnikiem, dużo bardziej bezwzględnym drapieżnikiem, aniżeli pies. Gdyby pani kotka była wolno żyjącym dzikim kotem, była bardzo różne zwierzęta, tak jak mówiłam wcześniej. I zjadłaby myszkę, to zjadłaby ją w całości myszkę. I mięsa samego w myszce byleby byłoby tyle, co kot napłakał, bo tam jest jeszcze i skóra, i cały przewód pokarmowy, prawda, i kosteczki. Więc jeśli dajemy mięso naszym kotom, to musimy pamiętać, żeby wyrównać ilość tkanki mięśniowej tymi składnikami, których nie możemy im tak łatwo dostarczyć, bo nie dajemy im myszki i nie dawajmy. Dlatego proszę, żeby te mięsa, które podajemy zarówno psom, jak i kotom, były mięsami takimi, których ludzie, jeśli jedzą mięso, nie lubią. Ono nie lubi na pewno wołowiny, ale uwielbia kurczaka, bo już próbowałam. To mięso ze skrzydełek, tylko kości proszę nie dawać, jak poprzednia nasza słuchaczka, bo ma wyjątkowego kota tygrysa, a pani... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Marka zagaduje, że ma ogóreczek. A jeszcze jedno, bo mamy taki ogród letni. A ogóreczek można zabierać do tego ogrodu, bo później chodzi o to, że to jest to najgorszej. Ale oczywiście, że mogłaby pani i proszę ją zabrać. Ona oszaleje, jeśli mnie zabrała podwórkiem. Ale ona nie to żyje. Tak, ale ona tak naprawdę nie chce posłuchać. Znaczy moje koty, które mogą wychodzić kiedy chcą, bo mają ogród. Po prostu przy domu jest ogród. Na jest kota, bezpieczny, to kiedy chcą w zimie, wychodzą na bardzo krótko, bo jest już zimne. W zimie proszę jej nie zabierać jakieś, na jakieś długie eskapady, ale w lecie to zupełnie co inne. Koty myszy przynoszą na schody, na dadas, podzielić, a czasami do chałupy. Ale ona nie ma wyjścia. Nie to ten, no tak. No właśnie. Oli. No tak. No to dziękuję pani serdecznie, że to miłe. Dziękuję pani Anno nawzajem. No oczywiście. I do usłyszenia. Ale to z nami pani Elżbieta z Warszawy. Dzień dobry pani Elżbieta. Wielkości. Dzień dobry pani doktor. Ja postaram się krótko i na temat. Było częściowo rozłożone. Przeszedł nieprzyjemną rzecz, zrobił mu się wrzód na rogówce. On jest nosicielem herpesa, jak wiele innych. Jak większość kotów, które kiedyś były kotami. No, wyglądało to bardzo niedobrze. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, leczenie było długotrwałe i taki dość agresywne w pierwszej fazie. Przy okazji piękne podziękowania dla jednej z pani, konkretnie pani doktor Oliwii Łowaczewskiej, która jest znakomitym opiekunem na wielkie serce do zwierząt. Chciałam zapytać pani doktor, czy nie, jest niebezpieczeństwo, że takie coś się powtórzy? Oczywiście, oczywiście pani doktor, na pewno pani mówiła, oczywiście, że jest. Ten wirus nie musi, prawda? Nie musi, ale może. I w pewnych okresach, kiedy organizm kota jest troszkę, to jest dokładnie tak samo jak z opryszką u ludzi. Nie ma. Nagle zmarzniemy albo się czymś bardzo zdenerwujemy, buch, jest opryszka. I tak będzie przez całe życie. I to samo jest z herpeswirusem u kotów. Właśnie ja nawet starałam się jakoś analizować, czy może jakiś miał stres, ale żadna okoliczność nie przemawia za tym, że mu nagle spadła odporność i zżywiony tak samo jak... No nic. Nie, ale mogła mu spaść odporność z tego powodu, że się czymś zdenerwował. I to wystarczy wtedy. Jejku, jaki ten zestaw okropny. Pani doktor, druga rzecz. Oczywiście ja jestem osobą niejedzącą mięsa, to w nawiązaniu bardzo do tego, co pani mówiła bardzo na początku. Bardzo się cieszę. Natomiast wspólnie z koleżanką opiekujemy się stadem 8 kotów. Które się cieszę z tego. Mają dobrze. No i ja dla swoich podopiecznych to mięso. Ja dla swoich też muszę. To jest niestety pułapka, w jaką wpadliśmy, udomawiając zwierzęta. Jedne udomowiliśmy po to, żeby je zabijać, drugie po to, żeby tymi zabitymi karmić. Jesteśmy w strasznej pułapce, ale zacznijmy z niej wychodzić.
To znaczy, to są koty takie wolno żyjące, którymi my się opiekujemy, mają budki i tak dalej. No my je karmimy, bo nikt inny tego nie zrobi. One nas znają, nas rozpoznają. I cudownie, no, że panie to robicie, dylemat, tak. I to jest taki dylemat moralny, tu my się przyczyniamy do tego, no staramy się, tak jak nie, pan mówi, my jesteśmy w obowiązku wziąć na siebie odpowiedzialność za ludzkość, za udomowienie zwierząt, ale nie jest rzetne i nie mamy wyjścia. No, jest, to jest, tak, wiem, że to jest trudna sprawa. Przeżywa zastrońca. Ja myślę, że gdybyśmy potrzebowali tylko tyle mięsa, żeby każdy się najadł do tego stopnia, żeby nie był chłodny po prostu, a nie ta jakaś straszliwa. To jest coś przerażającego, przecież my tego nie wiadamy, my nie potrzebujemy. Zgadzam się, pani Elżbieto, mam taką prośbę, jest jeszcze z nami na linii pani Krystyna i ma jakąś ważną sprawę, także pozdrawiam najserdeczniej pani Elżbieto, a została nam chwilka, więc witam panią Krystynę. Dzień dobry, pani Krystyno z Mijanówka. Bo one mają zmieniać stary tak, już słyszymy, mają, mamy pół minuty. Ja tylko chciałam przekazać informację, jak ja to pani mówiłam, odnośnie tego sparaliżowanego kota, którego tam sparaliżowało. I wszystko okej, kot chodzi, troszeczkę powłóczę tylną łapką. Bardzo się cieszę pani Krystyno i bardzo dziękuję za te informacje. I tym bardziej, jeśli ma się dobrze. Proszę przypomnieć słuchaczom, co jemu się stało. On wrócił, bo inaki był wypadek. Czy to był udar, czy jakiś uraz, nie wiemy. W każdym razie wraca do normy, pozdrawiamy panią i kota. A propos normy, tak jeszcze jedno zdanie, niestety norma ta adaptowana, ta nasza marka, walczymy z tym. Powodzenia w walce, do usłyszenia pani Krystyno i do usłyszenia państwu za tydzień. Słyszymy się. Wierzę w zwierzę. Całej audycji wysłuchasz na aplikacji mobilnej TOK FM oraz archiwum na stronie tokfm.pl / audycje. Jak szła na przykład do kościoła, znaczy na tym odcinku, a była w obrońcu, francuska, obrońców i kościół, też była synogarnica. Mama mogła iść z kimś, to zawsze jej nasylała, albo na ten kapelusik, albo na ramię. Reklama. Basiu, co to oznacza, gdy Jaś wraca z Kauflandu z kilkoma paczkami chipsów? Mecz, czyli babski wieczór. Dzwonię do Marty. Teraz w Kauflandzie nie tylko dla kibiców. Chipsy Crunchy 3,79, tylko 3,79. Wszystko, co kochasz, Kaufland. Marzy się państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim. Apartamenty w Apart Hotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 677-913-412 www.apartamenty.czarnagora.pl. Dziś jest u nas Tadeusz Baranowski, przedstawiciel polskiego dostawcy indyków. Indyk jest super, bo to kilka rodzajów mięsa w jednym. Potwierdzam. Indyka, słuchajcie, można przygotować tak, że w smaku przypomina cielęcinę, wieprzowinę, a nawet dziczyznę. Ja tak mam ze wszystkim. Gotuję jedno, a wychodzi drugie. Od jutra w Lidlu świeże mięso z indyka kupisz 25% taniej. Na przykład świeży filet z piersi indyka kosztuje tylko 13,19 za 800 gramów. Filet z piersi indyka 13,19. Lidl. Co tydzień coś nowego. Fotograficzna podróż do najdalszych zakątków Ziemi. Zdjęcia światowej sławy fotografa Sebastiao Salgado. Po raz pierwszy w Polsce do 7 sierpnia. Pełny cykl Genesis. Podziwiaj 244 zapierające dech w piersiach unikatowe fotografie. Tylko w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Plac Teatralny 1. W nowym numerze miesięcznika Dziecko. Zestik, biegaj z brusem, codzienna pielęgnacja i wpływ na rozwój dziecka, a także sposoby na udane wakacje z dziecka. Ten numer każda mama kupi także z książką idealną na letnie wieczory. Magazyn Dziecko. Już w kioskach.
Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia TOK FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć do tego przygotować i złożyć wniosek. Super fundusze radia TOK FM. Każdy poniedziałek. Słuchaj, moja orka takie rzeczy miała. Ona praktycznie prawie wcale nie ma. To jest grane 24 festiwal. Sobota, 18 czerwca, Warszawa, Park Królikarnia. Artur Rojek, Ania Dąbrowska, Krotka, Kotes, Organek, Krzysztof Zalewski, solo akt. Bilety w przedsprzedaży na tojestgrane24festiwal.pl. Reklamy Złote Przeboje oraz agencja Prestiż Emiotowa zapraszają na wyjątkowy koncert Lionela. Hitler na krzyżu, ale nie tylko. I ma instalację na radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Niedziela 12 czerwca jest 10. Doby artystyczne. Informacje. Ja z nim oto stary Zarek, ja mu dałam Wieciorandia, żeby oglądał, napisał. Ale żona jego żyje, żona też. Według agencji Reutera po tych zajściach UEFA nałoży karę na Rosyjski Związek Piłki Nożnej. Ulicami Warszawy przeszła wczoraj 16. Parada Równości. Ty wiesz, jakie tłumy szły? W licei wyczekiwane pierwsze piłkarze podczas Euro 2016. Biało-czerwoni zagrają z Irlandią Północną. Nad Lazurowe Wybrzeże dotarli już także zagorzali fani Orłów na Wałki. Nie ukrywają, że pokonali grubo ponad 1500 kilometrów, bo liczą na udany początek turnieju w wykonaniu Polaków. I równie miły dla oka wynik. 5-0. 1-0 albo 2-1 dla nas. Remis nie wchodzi w grę. Absolutnie nie. Pytam się, bo Irlandczycy bardzo często, jak z nimi rozmawiałem, mówią, że oni by się cieszyli z remisu. Oni niech się cieszą, a my się będziemy cieszyli zwycięstwa. Oczekiwania są wielkie. To wszystko jest tak rozmuchane. No, liczę na 2-1, ale remis też przyjmę w cieszy. Polskich kibiców spacerujących po centrum Nicei i promenadzie Anglików przepytywał Marcin Krzemiński. Po wczorajszych starciach kibiców Rosji i Anglii w Marsylii agencja Reutera donosi, że UEFA prawdopodobnie nałoży karę na Rosyjski Związek Piłki Nożnej. Te informacje potwierdził także minister sportu Witalij Mutko i zapowiedział, że sprawa tych zamieszek będzie dokładnie zbadana przez rosyjskich urzędników. Według L'Équipe rannych w tych starciach zostało 35 osób, jedna z nich ciężko. Do awantur doszło przed meczem, w ruch poszły szklane butelki i donice z miejską zielenią. Także po meczu nie było spokojnie. Tuż po ostatnim gwizdku sędziego kibice z Rosji zaatakowali kibiców Anglii. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. My wyszliśmy za 2 minuty. Wyszliśmy ze stadionu na 2 minuty przed zakończeniem meczu i nagle usłyszeliśmy krzyczących ludzi, że ktoś strzelił. Myśleliśmy, że jest 2-0, a potem spojrzałem na Anglików, którzy trzymali się za głowę i zdałem sobie sprawę, że jest 1-1, że to nasi chłopcy strzelili gola. Mimo wyniku zdominowaliśmy ten mecz, po prostu wyłączyliśmy się w ostatniej chwili, co jest rozczarowujące, ale absolutnie dominowaliśmy na boisku, więc nie ma się o co martwić. Wyjdziemy z grupy. Do awantur, choć o wiele mniej poważnych niż te w Marsylii, doszło też w Nicei. Tam bawiących się w pubach Irlandczyków, czekających na dzisiejszy mecz ich drużyny z Polską, zaatakowali miejscowi kibice. Policja szybko jednak opanowała sytuację. Słuchasz informacji TOK FM. Sejm przyjął ustawę antyterrorystyczną. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że dzięki niej Polacy będą bezpieczniejsi, a opozycja i organizacje społeczne ostrzegają, że nowe przepisy zagrażają prawom i wolnościom obywatelskim. Przyjętą ustawę w TOK FM krytykował Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Zwracał uwagę m.in. na zapis dotyczący inwigilacji cudzoziemców. Jak mówił, pozwala on Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na ich podsłuchiwanie bez konieczności uzyskania zgody sądu. To jest coś, co jest nawet nie furtką, tylko szeroką bramą do nadużyć. No bo kto będzie weryfikował, czy to zostało zastosowane tylko w takiej sytuacji, w której ten podsłuch był konieczny, albo czy zostało zastosowane wyłącznie w sprawie cudzoziemców. Wreszcie skąd aby umawiali, czy ktoś ma polskie obywatelstwo, czego nie ma. Te zapisy, zdaniem Wojciecha Klickiego, są zagrożeniem nie tylko dla cudzoziemców,
ale także dla całego społeczeństwa. Ja uważam, że moment, w którym zgadzamy się na to, żeby w imię walki z terroryzmem i w imię przeciwdziałania przestępstwom pewnych ludzi wyjąć spod prawa, pogorszyć ich sytuację, jest momentem tak naprawdę nie końca ich praw, ale tak naprawdę chyba... Tam mówili i tak będzie. Głównym celem ustawy, zdaniem PiS, jest podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, a przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Ma ona doprowadzić do lepszej koordynacji działań służb i doprecyzować zasady współpracy między nimi. Głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A tuż po tym wydaniu informacji TOK FM więcej komentarzy i analiz bieżących wydarzeń, czyli program Wybory w Toku. Gośćmi będą dziś Bartłomiej Wróblewski z PiS, Joanna Mucha z Platformy, Jacek Wilk z Kukiz 15, Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej i profesor Tomasz Nałęcz. Słuchasz informacji TOK FM. Równe prawa, wspólna sprawa. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła wczoraj 16. Parada Równości. Jej uczestnicy demonstrowali swoje poparcie dla mniejszości seksualnych, ale domagali się też m.in. zrównania praw osób hetero i homoseksualnych. O oczekiwaniach i marzeniach osób homoseksualnych w Polsce z manifestującymi rozmawiał reporter TOK FM. Ja bym chciał jednak zobaczyć konkretną zmianę prawa i prowadzenie równości małżeńskiej. Myślę, że to jest cel, o który warto walczyć i chciałbym, aby po tej paradzie jakieś kroki co do tego celu zostały podjęte. To, jaką jesteśmy demokracją, wynika też z tego, jak traktujemy mniejszości. Im lepiej traktujemy mniejszości, im godniej traktujemy mniejszości, tym bardziej dojrzałą i lepszą jesteśmy demokracją. Jeżeli płacimy podatki, jesteśmy takimi samymi obywatelami jak wszyscy, to czemu nie możemy korzystać z tych wszystkich praw, jak inni ludzie? Z uczestnikami parady rozmawiał Roch Kowalski. Pogoda. Od Szczecina po Wrocław niebo będzie się chmurzyć, w pozostałych regionach dużo słońca, ale chłodno. Na termometrach w Trójmieście 17 stopni, w Białymstoku 18, w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach 20, w Szczecinie 21, w Poznaniu i Wrocławiu 22. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na program Wybory w toku, a w studiu Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Joanna Mucha, Platforma Obywatelska. Jacek Wilk, Klub Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Mieszkowski, Nowoczesna. Dzień dobry. I profesor Tomasz Nałęcz, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego. Obywatel. Obywatel. Dzień dobry. Obywatel TN. Ja wysłuchałam nie wczoraj, wcześniej Jarosława Kaczyńskiego, który wszedł na mównicę i powiedział: najpierw broniliście złodziei, a teraz bronicie terrorystów, bo to a propos ustawy antyterrorystycznej, jak rozumiem. I mam pytanie do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, o jakich konkretnie złodziei chodziło, którzy byli bronieni wcześniej? To jest dobre pytanie, natomiast te słowa padły w określonym momencie, w sytuacji, w której po wielu latach zaniedbań ze strony rządów PO-PSL, mimo tego, że istniała głęboka świadomość zagrożenia terrorystycznego w całej Europie i w całym świecie, nie doszło do uchwalenia jednego aktu, który by regulował problematykę zapobiegania. Ale, my do tego zaraz przejdziemy, do ustawy antyterrorystycznej, tylko chciałbym się dowiedzieć, jakich złodziei państwo polskie czy partia rządząca w poprzedniej kadencji broniła, bo to jest dosyć poważne oskarżenie, więc warto by zidentyfikować winnych, no i tych złodziei. Myślę, że mogło na przykład chodzić o to, że przez wiele lat nie były prowadzone działania zwalczające na przykład unikanie płacenia czy wyłudzania podatku VAT. Zaniechanie działania państwa w tej dziedzinie przez wiele lat. Są różne szacunki, które mówią nawet o kilkudziesięciu miliardach, czy nawet więcej, większych stratach. To podaję jako jeden z przykładów, bo takich sytuacji zaniechań państwa polskiego, no, te zaniechania państwa są zaniechaniami części klasy politycznej. To była przez wiele lat odpowiedzialna. W 2013 została uchwalona taka ustawa, żeby tę lukę jakoś zlikwidować. Ale mam jeszcze jedno pytanie do pana. Ona była nieskuteczna. Ona zadziałała przez pewien czas, potem należało to poprawić. Ja podałem jeden z przykładów, ale takich sytuacji, kiedy
kiedy instytucje państwowe, no ostatecznie politycy, którzy za nie byli odpowiedzialni, nie podejmowali właściwych działań, było wiele. Mieliśmy wiele na przykład nieprawidłowości dotyczących prywatyzacji. Ja w tym momencie nie chcę powiedzieć, że prywatyzacja nie była konieczna, tylko że było wiele nieprawidłowości i traktowano to jako takiego, no, które musi się dziać przez wiele lat i to ja to osobiście tak oceniam bardzo negatywnie. Wówczas byłem obywatelem, nie byłem parlamentarzystą. Miałem wrażenie, że jest taka swoisty rodzaj ści, niewiary być może, a czasami może nawet także złej woli. Ja rozumiem te intencje ścigania nieuczciwych podatników, ale jeszcze jedno pytanie do pana, bo jednocześnie mamy projekt, który zakłada, że w momencie, kiedy jest jakieś postępowanie karne przeciwko przedsiębiorcy, to państwo może przejąć zarząd nad jego majątkiem. Jest taki projekt przygotowywany w rządzie. To jednak budzi bardzo duże zastrzeżenia przedsiębiorców, bo rozumiem, że to ściganie tych złodziei ma przybrać na sile, no ale to jest jednak sytuacja, która po prostu budzi grozę, jeśli chodzi o prywatnych przedsiębiorców. Znaczy, mówi pani o projekcie, którego szczegółów nie znam, natomiast nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń praw obywatelskich tam, gdzie nie ma kontroli sądowej w jakiejś formie przewidzianej. Więc nie wykluczając tego, że jakby nawet zakładając, że w pewnych sytuacjach, w których może dochodzić do jakichś na przykład nowych wyłudzeń podatkowych czy innego rodzaju takich działań, które powszechnie oceniamy negatywnie, stosujemy różne nadzwyczajne środki, ale one zawsze muszą przewidywać jakąś możliwość kontroli sądu. Więc ja nie byłbym szczególnie jakoś nie podgrzewałbym emocji, czy nie oceniałbym negatywnie tego rodzaju prób. One są w pewnym stopniu konieczne. Uczciwi przedsiębiorcy, zdecydowana większość przedsiębiorców nie ma się czego obawiać. Joanna Mucha, pytanie pierwsze, to o czym pan poseł powiedział, czyli jednak to, że Platforma Obywatelska zbyt późno wzięła się za lukę związaną z podatkiem VAT, no i z tym oświadczeniem prezesa Kaczyńskiego, że broniliście złodziei i jeszcze komentarz właśnie do tego przepisu, który oznaczałby przejęcie w zarząd majątków biznesmenów oskarżonych o korupcję czy o inne przestępstwa. Jeśli chodzi o podatek VAT, to ustawa o finansach publicznych była zmieniona ustawa o podatku VAT była zmieniana kilkukrotnie podczas naszej kadencji i jestem przekonana o tym, że będzie wielokrotnie zmieniana podczas kadencji PiS-u. Dlatego, że z podatkiem VAT jest tak, że te jakieś tam grupy, które zajmują się wyłudzaniem tego podatku, one są i prawdopodobnie będą, dopasowują się do przepisów, które są tworzone na bieżąco i jeśli państwo zabrania wyłudzania podatku VAT czy przeciwdziała wyłudzaniu podatku VAT w ten i określony sposób, to oni natychmiast znajdują jakieś obejście i znajdują jakiś sposób, żeby ten podatek VAT nadal wyłudzać. I to jest proceder, który dział się za naszych czasów. My z nim walczyliśmy i będzie się dział teraz. Nie mam co do tego wątpliwości. I naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki za każdy rząd, który będzie z tym procederem walczył. Natomiast zarzucanie nam tego, że my nie walczyliśmy z tym, czy nie wystarczająco skutecznie, powiem tak, zobaczymy, jaką skuteczność osiągnie obecny rząd. Naprawdę trzymam kciuki za to, żeby to była wysoka skuteczność. Jeśli chodzi o insynuowanie nam wspierania terroryzmu, no to już jest, to naprawdę brakuje słów. My w tej chwili analizujemy, czy nie... Ale pani poseł, skoncentrujmy się na chwilę nad tymi biznesowymi sprawami, bo do ustawy antyterrorystycznej jeszcze wrócimy. Chodzi mi o ten przepis, który oddaje państwu władzę nad zarządem majątkiem jakiegoś oskarżonego biznesmena. Tak, właśnie ja się zastanawiam, czy można w ogóle o tym przepisie rozmawiać, abstrahując od wielu innych przepisów. Ja się jak najbardziej obawiam tego typu prawa. Oczywiście, że ono jest stosowane w wielu państwach na świecie i być może należy rozważać, w jaki sposób zastosować to w Polsce, ale nie tak, jak to jest zaproponowane w tej chwili, czyli bez kontroli sejmowej. Nie tak, jak to jest w tej chwili... Sądowej, przepraszam. Nie tak, jak to jest zaproponowane w tej chwili, czyli bez uzasadnienia, bo właściwie według tych dzisiejszych propozycji to tę kontrolę, czy odebranie majątku można byłoby zastosować bez, tak naprawdę przy najmniejszym jakimś podejrzeniu zachowania niezgodnego z prawem.
I obawiam się, niestety, mamy doświadczenia z lat 2005-2007, więc obawiam się, że to będzie po prostu nadużywane, że będzie nadużywane nie po to, żeby ścigać przestępców, tylko po to, żeby prowadzić walkę polityczną. Do tego dodajmy wskaźniki makroekonomiczne, które w ostatnim czasie obserwujemy, czyli spadek inwestycji, czyli wyraźny, naprawdę duży spadek, jeśli chodzi o wzrost PKB. Dodajmy do tego ustawę antyterrorystyczną tylko w tym fragmencie, który pozwala na przykład na to, żeby inwigilować cudzoziemców absolutnie bez żadnej kontroli, to otrzymamy to, co już się zaczęło dziać, czyli wycofywanie się inwestorów zagranicznych z Polski. A to się niestety będzie przekładało na PKB. Na przykład wycofania się inwestora zagranicznego. Czyli chodzi o przykłady, tu chodzi o dane makroekonomiczne, które już pokazują na to, że inwestycje spadają i że kapitał zagraniczny się z Polski wycofuje. Popatrzmy na spadki na giełdzie. To są naprawdę, znaczy to widać na danych makroekonomicznych. Jacek Wilk. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten nieszczęsny VAT i wyłudzanie VAT-u i luki w VAT-cie, to są dwie zasadnicze przyczyny, z którymi jakoś tam się nie walczy. To znaczy pierwsza przyczyna polega na tym, że na VAT-cie na eksporcie jest stawka 0% i na tym się tutaj się niewiele da zrobić, ale najważniejsza przyczyna polega na tym, że są różne stawki podatku VAT. Nie wiadomo po co, to jest w ogóle bez sensu. Efekt jest taki, że można kupić coś z niższą stawką, troszkę coś pozmieniać, sprzedać niższą i w ten sposób się prowadzi do składa się wniosek o zwrot VAT-u i tak dalej. Jedyną skuteczną metodą walki z tymi wyłudzeniami, z tymi problemami VAT-owskimi jest po prostu radykalne uproszczenie podatku VAT. W szczególności wprowadzenie jednej stawki. Przez wszelkie inne działania tak naprawdę do niczego nie będą skutecznie prowadzić. I teraz tak, no i teraz problem polega na tym, że przy tak skomplikowanym systemie podatkowym, jaki mamy, w sytuacji, kiedy tak naprawdę każdemu można jakiś domiar zrobić, jeśli się tylko odpowiednio głęboką kontrolę przeprowadzi, no to rzeczywiście tego typu przepisy są skrajnie niebezpieczne, dlatego że, no, tak powiedziałem, u każdego przedsiębiorcy zrobi się jakąś tam kontrolę, zawsze się coś znajdzie i to już będzie powód do tego, żeby przejąć mu tak naprawdę przedsiębiorstwo, wziąć je w zarząd komisaryczny. Takie narzędzia, tak radykalne narzędzia miałyby rację bytu w sytuacji takiej, kiedy mielibyśmy prosty, przejrzysty system podatkowy, w którym każdy wiedziałby, za co odpowiada i za co płaci, jakie podatki ma płacić. Problem polega na tym, że Polacy, przedsiębiorcy tak naprawdę nie wiedzą, jakie podatki mają płacić, ale tego też nie wiedzą urzędy skarbowe, tego też nie wie Ministerstwo Finansów, tego też nie wiedzą sądy administracyjne, które potrafią, każdy z tych organów potrafi wydać inną interpretację w zależności do danego stanu faktycznego. Przy tak zawiłym systemie podatkowym tak naprawdę skazujemy tych podatników, przedsiębiorców na ogromną uznaniowość urzędników, którzy w każdej chwili tak naprawdę pod byle pretekstem będą mogli im skonfiskować majątek i takie przykłady już były. Kilka lat temu była taka słynna sprawa tak zwanych nakładców, tych chałupników, którzy tam sobie w domu różne tam długopisy składali i tak dalej. Nagle ZUS zmienił interpretację, doszedł do wniosku, że oni powinni płacić pełne składki i to nie tylko od tego momentu naprzód, ale do tyłu o kilka lat. Nagle się okazało, że ci ludzie mają po 50 tysięcy zaległości, bo takie widzi mi się ZUS-u było. Udało się to w ostatniej chwili odkręcić ustawą specjalną, specustawą, ale to pokazuje, jak podatnicy są narażeni na tę władzę. Władza opodatkowania to jest władza niszczenia, zwłaszcza w podatkach tak skomplikowanych jak nasze. Więc zanim bym takie narzędzia wprowadzał, to bym zmienił system podatkowy, radykalnie go uprościł, obniżył stawki, upowszechnił, likwidował szarą strefę i dopiero wtedy się zastanawiał, jak tych podatników zwalczać, a nie metodami policyjnymi, bo tak naprawdę taką funkcję ma nasz system podatkowy, metodami policyjnymi. Zmuszać do tego, żeby tak naprawdę chodzili co drugi dzień do urzędu skarbowego i pytali, czy dobrze robią. No, przecież to jest niefunkcjonalne. No, zresztą to nie będzie działało i taka jest prawda. Prawo podatkowe musi być uproszczone, tu jest pełna zgoda. Krzysztof Mieszkowski, czy... Bo jest takie oskarżenie generalne wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości, że przedsiębiorczość będzie coraz bardziej ograniczana i zastraszana. I że w ogóle generalnie obywatele czują się w pewnym sensie skrępowani, bo mamy też tę ustawę o ziemi, która spowodowała to, zdaje się, że ludziom nie udziela się kredytów i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy do czynienia z czymś takim jak taka restrykcyjność, która wpływa też na prawa obywatelskie i generalnie swobodę gospodarczą? Pani bardzo delikatnie to nazywa restrykcyjność.
To ciekawe, że ja sobie też zapisałem to zdanie Jarosława Kaczyńskiego z ostatniego wystąpienia sejmowego, bo ono było przerażające tak naprawdę. Że broniliście złodzieja, a teraz bronicie terrorystów. To jest kolejny akt nieodpowiedzialnego polityka, który stwarza jakiś rodzaj zagrożenia czy jakiejś niepewności wśród ludzi. I myślę, że to jest sytuacja niezwykle groźna. Myślę, że Jarosław Kaczyński bardzo świadomie prowadzi taką retorykę, wypowiadając tak skrajne swoje rozmaite refleksje. No, wydaje mi się, że jemu bardzo zależy na tym, żeby lęk stał się normą społeczną. Żebyśmy ciągle się obawiali, żebyśmy ciągle żyli w strachu. Zresztą widać, jak konsekwentnie tę politykę realizuje, od ustawy antyterrorystycznej, która oczywiście ogranicza swobody obywatelskie, nie mówiąc o tym, że można o każdej porze dnia i nocy za chwilę wejść do ludzi, którzy uprawiają biznes, nie mówiąc o ustawie, która w tej chwili jest poddana przecież weryfikacji Komisji Weneckiej, czyli ustawie o inwigilacji, nie mówiąc o tym, że ten rząd rzuca się na prawa twórców i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo konsekwentne, chociaż chaotyczne oczywiście. W związku z tym my dzisiaj musimy niezwykle pieczołowicie przyglądać się temu, co się dzieje. I mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś szaleństwem politycznym, które za chwilę zakończy się po prostu jakimiś skrajnymi zdarzeniami na ulicy. Jarosław Kaczyński prowadzi do jakiejś konfrontacji. Myślę, że mu się podoba formuła, która w 26 roku miała miejsce, a więc zamachu majowego, i myślę, że on... Rozumiem, że pan poseł tak ładnie podpłynął, że pan profesor Nałęcz mógł przyjąć pałeczkę, bo to jego... Zwracam się do pana posła, że Prawo i Sprawiedliwość teraz rządzi, więc żadnego zamachu dokonywać... Bardzo to jest ważne, że państwo rządzicie, bo dostaliście mandat od wyborców, natomiast nie dostaliście mandatu od wyborców, żeby demokrację nam tutaj ograniczać i po prostu stwarzać jakieś warunki lęku społecznego. To jest absolutnie nieodpowiedzialne. Państwo albo jesteście tego nieświadomi, albo jesteście nieświadomi tego, kto wami manipuluje, więc uważam, że powinniście państwo podjąć jakieś ważne decyzje wewnątrz waszego klubu, żeby tego człowieka odsunąć po prostu na margines polskiej polityki. Pan profesor Nałęcz, a potem pan poseł Wróblewski odpowie w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Ja wręcz alergicznie reaguję na porównania obecnej sytuacji z rokiem 26, bo tak naprawdę, panie pośle, u słuchaczy pozostaje to wrażenie, moim zdaniem absolutnie nieprawdziwe, gigantycznie nieprawdziwe, że Kaczyński to Piłsudski, a tymczasem... Dla mnie jako dla historyka porównywanie Piłsudskiego z Kaczyńskim to jest tak, jakby jego ukochanego kota porównywać z ukochaną kasztanką. Nie, taki format postaci w dziejach. Nie używam tego porównania. Ale pana jako nauczyciel, że tylko to zostaje, bo skoro mamy obecnie 26 rok, a ludziom 26 rok się tylko z Piłsudskim kojarzy, i słusznie, ale ofiary w 26 roku były. Natomiast to są w ogóle nieporównywalne sytuacje, natomiast to nie jest nieodpowiedzialne zachowanie. To, co robi Jarosław Kaczyński, włącznie z tym szczuciem jednych na drugich, budowanie lęków społecznych, bo mieliśmy zagrożenie imigrantami, że oni nam zarazki przyniosą, będzie taka niemalże taki zalew, jak ten, który groził Europie gdzieś tam we wczesnym średniowieczu, gdzie został pokonany przez Franków na polach pod Poitiers. Teraz mamy oczywiście rządzących, którzy bronili złodzieja, a teraz będą bronić terrorystów. Tak każda osoba demontująca demokrację budziła lęki społeczne, żeby szczuć jednych na drugich, i to Jarosław Kaczyński robi konsekwentnie. To nie jest żadna... Natomiast to jest po prostu niegodne, nieuczciwe. Jak się komuś zarzuca bronienie złodziei, to czas sprawdzić. Najciekawsze to było na marszałkowie. Chodziło o to, że nie wprowadzamy odpowiednich przepisów. Bo to jak jest skręt od Jerozolimskich, to wtedy widać, ile jest. A tak ten... Mam lewicowe przekonanie, jestem entuzjastą obniżania podatków, że pani wicepremier Gilowska i pan premier Kaczyński też sprzyjali złodziejom, bo obniżali podatki najbogatszym. Ale to jest metoda insynuacji. Natomiast podzielam opinię
pana posła Wilka, z tym, że sprzeciwnej pozycji. Mamy dwie filozofie rządzenia. Jedna etatystyczna, stawiająca na państwo, że państwo wie lepiej, władza wie lepiej, w związku z czym ogranicza działalność wolności obywatelskiej w sferze gospodarczej. Ufając państwu, ja uważam, że to nie jest dobra droga. W XXI wieku państwo w każdej sprawie będzie mniej sprawne niż samorząd, niż aktywność obywatelska. Natomiast no, politolodzy nie mają najmniejszych wątpliwości w ocenie Jarosława Kaczyńskiego od początku lat 90., że to jest człowiek wierzący we wszechpotęgę państwa. On chce zbudować skuteczne, sprawne państwo, żeby Polskę przywieźć do wielkości. Tylko, że panie redaktor, ta droga w latach 30. doprowadziła Europę na manowce. No tak, zaraz panu oddam głos. Jednak czy to nie jest, bo znowu pan w pewnym sensie wrócił do porównań z drugą Rzeczpospolitą. Nie. A czy to nie jest tak, że fakt, iż Jarosław Kaczyński chce budować silne państwo, bardzo scentralizowane. Nie chce władzy samorządów, nie chce społeczeństwa obywatelskiego, bo uważa, że one osłabiają państwo w konfrontacji z światem zewnętrznym, którym Jarosław Kaczyński postrzega jako zagrożenie przeważnie, nie jako sojuszników. Tylko czy to jednak nie jest adekwatne to porównanie, bo już mamy XXI wiek. Ale nie do zamachu majowego, tylko do wszystkich dyktatorów okresu międzywojennego. Tyle tylko, że panie redaktor, wtedy demokracja w tym rejonie Europy, mówiło o Europie od Finlandii po Grecję, raczkowała. I fala przewrotów antydemokratycznych w Polsce był tylko jeden. Ja protestuję przeciwko porównaniu do Piłsudskiego, bo to nasz bohater narodowy i on jest w naszej pamięci nie ze względu na 26 rok, tylko na 18, na 21, kiedy fundował demokrację, na 20, kiedy obronił nas przed nawałą bolszewicką. Porównajmy Kaczyńskiego do Smetony, do Hortiego, do Ulmanisa, do całej tej plejady dyktatorów z okresu międzywojennego. To było bardzo głośno mówione. Proszę zejść tam, gdzie kablaty. Proszę zejść tam, gdzie kablaty. 36 roku nie brudzi. Musimy wprowadzić pewien porządek. Z pewnych ogólnych analogii historycznych chciałabym wrócić trochę na ziemię, w tym sensie, że chciałabym, żebyśmy bardzo krótko skomentowali jednak kwestię tej ustawy antyterrorystycznej, która wprowadza rzeczywiście wolną Amerykankę, jeśli chodzi o cudzoziemców, to znaczy bez żadnej kontroli sejmowej właściwie będą poddawani inwigilacji. Sądowe. Mamy też ustawę o policji, mamy zastrzeżenia Komisji Weneckiej. Jeśli chodzi o ustawę o policji, to są głównie, dotyczą one takiego bardzo swobodnego dostępu do danych, także prawdziwych, jeśli chodzi o dane internetowe. To wszystko budzi obawy rozmaitych organizacji pozarządowych. Chciałabym, żeby pan Wróblewski się do tego odniósł. Czy ustawa Ale proszę mi pozwolić jedno słowo na komentarz. Wszystkie odniesienia polskiej sytuacji obecnie do 20., 30., jakichkolwiek innych są kulawe. Żyjemy w zupełnie innych czasach. Teraz dochodzi do trzech zjawisk. Wyłudzanie VAT-u, terroryzmu i migrantów, które państwo poruszyliście w swoich wypowiedziach. We wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia z bardzo istotnymi i poważnymi zjawiskami, które w naszej, mojej ocenie także osobiście były przez wiele lat bagatelizowane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od pierwszych miesięcy działania przyjmuje rozwiązania prawne, czy podejmuje działania polityczne, które mają tym zjawiskom się w jakiś sposób odpowiedzieć na te zjawiska, czy nawet mocniej im się przeciwstawić. Przecież to nie jest w żaden sposób ani winą, ani odpowiedzialnością Prawa i Sprawiedliwości, że przez 8 lat nie została uchwalona ustawa antyterrorystyczna. Przynajmniej od początku lat 2000 rozumiemy, że żyjemy w świecie, w którym terroryzm staje się codziennością. Rozumiemy, że terroryści mogą uderzyć wszędzie. Przez wiele lat państwo polskie zaniedbało, nie wywiązywało się ze swojego obowiązku przyjęcia odpowiednich regulacji, które zwiększą szanse na zapobieżenie atakom terrorystycznym. To nie chodzi o to, i Prawo i Sprawiedliwość podjęło od pierwszych tygodni te działania, zaledwie po pół roku taką ustawę przyjęliśmy. Przecież to nie chodzi o to, że mówimy, że nie powinniśmy dyskutować na temat poszczególnych rozwiązań zawartych w tej ustawie,
Choćby dlatego, że przecież zjawisko terroryzmu jest zjawiskiem dynamicznym. Wiemy, że terroryści też się uczą, więc rozwiązania, które przyjmujemy, na pewno mogą być poprawiane, ulepszane w przyszłości. Ja także nawet bym powiedział więcej. Przecież możemy dyskutować na temat tych regulacji, które, szczegółowych regulacji, które w tej ustawie się znalazły. Ale czymś innym jest taka dyskusja, jeżeli mówimy o konkretnym problemie, a czymś innym jest sytuacja, w której budujemy taką atmosferę napięcia i przyjęcie ustawy antyterrorystycznej, przyjęcie przepisów czy regulacji, które mają zwalczyć wyłudzanie VAT-u, czy roztropniejsza polityka dotycząca imigrantów. Wszystkie sprowadzane są do jakiegoś przeogarniającego procesu, w którym Prawo i Sprawiedliwość zamierza ograniczyć swobody obywatelskie. Ta teza jest moim zdaniem absolutnie nieprawdziwa. Więcej byśmy osiągnęli, gdybyśmy konstruktywnie na temat każdego z tych problemów rozmawiali, wskazywali na te regulacje, które budzą wątpliwości, ewentualnie uzupełniali o takie mechanizmy, które wychodzą naprzeciw być może istotnym potrzebom społecznym, a nie emocjonalizowali tą dyskusję. Ale panie pośle, żadna poprawka nie przeszła przecież. Historyczne. Właśnie, panie pośle, bo problem polega na tym, że jeśli chodzi o ustawę o VAT, to rzeczywiście jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość bazuje na projektach ustaw przygotowanych przez ministra Szczurka w poprzedniej kadencji. I tego właśnie nikt nie kwestionuje. Mogę adwokatem tego? To jest dobry przykład, bo w przypadku ustawy o policji też w znacznym stopniu bazowała na... Problem polega na tym, że w przypadku ustawy antyterrorystycznej odrzuciliście rzeczywiście wszystkie poprawki, na przykład te, które mówiły o kontroli następczej. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Otóż chodziło o to, że można zrozumieć, iż policja reaguje szybko w stosunku do jakiegoś cudzoziemca i nie może czekać na zgodę sejmu, bo coś się dzieje. Natomiast z sądu, przepraszam. Natomiast dlaczego nie ma kontroli następczej? No to to jednak budzi dość poważne zastrzeżenia. Wszystkie te poprawki odrzuciliście. To znaczy, problem gwarancji dla obywateli jest innym problemem niż problem gwarancji praw cudzoziemców. W porządku prawnym, także obecnym, konstytucyjnym, inny jest zakres praw i obowiązków obywateli, inny jest zakres praw i obowiązków cudzoziemców. Nie jesteśmy w stanie... Żeby Polaków traktowano za granicą, w Wielkiej Brytanii? No właśnie, czy we Francji, czy w Niemczech? To znaczy, pewnie inna sytuacja jest w przypadku obywateli Unii Europejskiej. To są cudzoziemcy. No tak, ale grupa cudzoziemców też nie jest grupą jednolitą. Obywateli się rozumiem. Moi przyjaciele... To są bardzo nieeleganckie słowa, ale na całym świecie. To są trudne słowa, trudne procesy. Bartłomiej Wróblewski, kończy swoją wypowiedź. Nie chciałbym panów odsyłać do kursu podstawowego prawa konstytucyjnego czy prawa międzynarodowego. We wszystkich porządkach, znanych mi porządkach prawnych, istnieje rozróżnienie między prawami obywateli danego kraju czy mieszkańców danego kraju a cudzoziemcami. To nie jest żadnego i to nie jest ani polska specyfika, ani europejska specyfika. Tak po prostu jest. Jestem przerażona tym, co usłyszałam, ale postaram się jakby abstrahować od tego, co pan przed chwilą powiedział. Pan mówi o tym, żeby ustawy nie było. Rzeczywiście ustawy nie było, ale są narzędzia. I narzędzia walki z terroryzmem są wypracowane od długiego czasu. Proszę nie wmawiać Polakom, że Polska bez tej ustawy, którą wprowadziliście, była państwem bezsilnym w walce z terroryzmem. Po drugie, państwo wprowadzacie taki priorytet, cały czas właściwie w każdej wypowiedzi ostatnio słyszę od polityków PiS-u, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak, tylko bezpieczeństwo, w ramach którego w państwie zapewnione są prawa obywatelskie. Bo bezpieczeństwo jako priorytet, bez zwracania uwagi na wolności obywatelskie, to jest wprowadzenie państwa korupcyjnego. I wy też to w takim kierunku zmierzacie. Nie można abstrahować, jeśli chodzi o ustawę antyterrorystyczną, nie można nie mieć w myśli i ustawy o prokuraturze, i ustawy inwigilacyjnej, czyli tej o
Sokolicki i w tej chwili tego projektu, który mówi o konfiskacie majątków. My będziemy mieli do czynienia, a właściwie już mamy do czynienia z tworzeniem takiego ciągu technologicznego, czyli sytuacji, w której każdego polskiego obywatela, a już nie mówiąc o cudzoziemcu, który nie będzie miał w ogóle żadnych praw, można poddać prowokacji, zupełnie bezkarnie i bez żadnego powodu. Można w pełni inwigilować. Znaczy chodzi o to, że owoce zatrutego drzewa tak zwanego tak, będą mogły tak być brane pod uwagę przez sąd. Tak jest. Można na każdym etapie śledztwa przekazać informacje do mediów. Można, prokurator, który zajmuje się tą sprawą, nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, bo też Państwo to zapisaliście w swojej ustawie. Po dwóch latach, jeśli dobrze pamiętam, będą niszczone wszystkie dowody przestępstwa de facto, bo dowody bezprawnej inwigilacji, bo po dwóch latach wszystko ma być niszczone. Obywatel nigdy się o tym nie dowie, ale za pomocą tych narzędzi można zniszczyć każdego człowieka. Znaczy dowolna osoba wybrana w tej chwili przez nie wiem, czy pana Kamińskiego, czy pana prezesa Kaczyńskiego, czy przez dowolną inną osobę wskazana palcem, że to jest osoba do zniszczenia, za pomocą tych narzędzi może być zniszczona. I tu o to chodzi. Tu ja niestety obawiam się, że jeszcze nie teraz, jeszcze nie przed Światowymi Dniami Młodzieży, jeszcze nie przed szczytem NATO, ale jesienią zobaczymy pierwsze przykłady. Niszczenia najpierw w moim przekonaniu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, tych, którzy byli niewygodni dla PiS-u, a potem opozycji. Bardzo krótko, bo tak, bardzo krótko, ponieważ tu przeczytam tylko artykuł 37 Konstytucji. To znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej, korzysta z wolności zapewnionych w Konstytucji. Wyjątki od tej zasady odnoszące się do cudzoziemców. Wyjątki od tej zasady odnoszące się do cudzoziemców określa ustawa. Dobrze. Poseł Wilki, zaraz poseł Mieszko. Ja się tak intensywnie zastanawiam, jaki jest właściwie cel tej ustawy, jakie są intencje. No bo... której? Antyterrorystycznej? Czy... tej też, ale w połączeniu z tymi poprzednimi, z tą poprzednią policyjną. No bo przecież Polska jest jednym z najbezpieczniejszych, o ile nie najbezpieczniejszych krajów w Europie. To wszystkie wskaźniki na to wskazują. Więc wprowadzenie tak nadzwyczajnych środków nie jest odpowiedzią na to, co się dzieje, bo się nic takiego u nas nie dzieje. Tylko widocznie służy jakimś innym celom. No jest taka zasada proporcjonalności. Nie wszystko ma robić to, co jest rzeczywiście konieczne do tego, żeby spełniała policja, w tym przede wszystkim zapewniała nam nasze wolności i bezpieczeństwo, ale właśnie w takich granicach, aby też były zapewnione z drugiej strony nasze podstawowe wolności osobiste, prawo do prywatności i tak dalej, i tak dalej. I teraz muszę mówić, słyszeliśmy to wiele razy, że chodzi o zasadę zero tolerancji. Tylko, że zasada zero tolerancji nie polega na tym, żeby wprowadzać jakieś nadzwyczajne środki, tylko po prostu, żeby przestrzegać tego prawa, które jest. Giuliani zobowiązał po prostu swoich policjantów, żeby byli bezwzględni wobec tych, którzy tam na ulicach różnych występków się dopuszczają i w ten sposób zlikwidował tych wniosków przestępczość, więc to jest zupełnie coś innego. I teraz tak, jak tak patrzę na tak daleko idące, oczywiście są sytuacje, w których rzeczywiście może dojść do zamachu terrorystycznego i tak dalej. Wtedy się wprowadza takie środki jak stan wyjątkowy na jakiś czas. To jest rzecz zupełnie wyjątkowa. I teraz tak, jak patrzę... teraz tak patrząc na to, to niestety, ale dochodzę do wniosku, że ta ustawa tak naprawdę wprowadza nam taki permanentny stan wyjątkowy. Zastanawiam się, po co. Nie sposób się oprzeć wrażenie, że niestety Prawo i Sprawiedliwość się tutaj licytuje na państwo policyjne z Platformą Obywatelską. Mi się wydawało, że PO to już osiągało wszelkie rekordy, jak liczba inwigilowanych w różny sposób osiągała miliony zupełnie niepotrzebnie. Prośba o billingi, podsłuchy i tak dalej to szło w miliony. Zupełnie i to bez kontroli sądu. Więc ja mam takie wrażenie, że chyba po prostu musimy sobie wszyscy obejrzeć taki film stary, Rzeczy na podsłuchu, który mówi o tym, jak było w NRD. I niedługo prawie każdy obywatel będzie miał funkcjonariusza, który będzie siedział i słuchał, co on tam przez telefon mówi. Znowu kontrolowany. Ja już... Ja na szczęście nie lubię telefonów komórkowych i mało ich używam, więc jakoś sobie poradzę. No ale generalnie musimy się chyba przyzwyczaić na to, że nie ma prywatności w tym kraju. Ja bym chciała jeszcze dwa zdania dodać. Amerykanie, którzy sami mieli problemy ze swoim Patriot Act, stwierdzają w tej chwili, że masowa inwigilacja, oni, cytuję, masowa inwigilacja zabija ludzi, bo
siły i środki są tracone na to, żeby podsłuchiwać masowo, natomiast nie działać punktowo. Natomiast wyjdziecie właśnie w tę stronę, o której Amerykanie mówią, że zabija ludzi. I druga kwestia, karty prepaidowe. Jeśli wprowadzicie to, co jest w tej ustawie, to ja jestem... Że trzeba rejestrować użytkowników kart, ale, tak. Ale argument jest taki, że wiele innych krajów. Ja wiem, tylko że jaki to ma, znaczy, jaki to ma sens? Każdy terrorysta, który będzie chciał skorzystać z takiej karty, naprawdę bez problemu ją sobie załatwi. Natomiast sukces, który osiągniecie, będzie taki, że starsza pani mieszkająca daleko od średniej wielkości miasta nie będzie miała szansy wymienić i zarejestrować tej karty i za tych, nie wiem, 6 czy 8 miesięcy, nie pamiętam jak kiedy to wchodzi w życie, po prostu pozostanie bez telefonu, bez możliwości zadzwonić. Ja panu oddam głos, tylko chciałabym, żebyśmy przeszli do końca i będzie pan miał prawo riposty. No jest tu trzeba więcej policjantów na ulicach, a nie całkowicie zgadzam się z panem Wilkiem, bo to, co się w tej chwili wydarza, to jest odbieranie prerogatyw państwa demokratycznego i myślę, że to jest bardzo świadoma i konsekwentna polityka, którą Jarosław Kaczyński prowadzi od początku właściwie objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale chciałbym do tego jeszcze dołożyć jeden element, bardzo istotny, bo my mówimy w tej chwili o jakiejś perspektywie technologicznej, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast do tego jeszcze dochodzi ustawa medialna i media publiczne, które Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie także przyjmuje i reżyseruje światopogląd czy świadomość naszych obywateli w ten sposób. Myślę, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że przemoc państwa stanie się za chwilę po prostu czymś codziennym i obywatele i obywatelki przestaną zwracać na to uwagę. Myślę, że tutaj będzie taki element gry połączony z taką ideą jak 500+, z odbieraniem właśnie bezpieczeństwa czy wolności obywatelskich naszym rodakom. W związku z tym trzeba po prostu doprowadzić do jakiejś rzeczywistej debaty, uruchomić wszelkie możliwe bezpieczniki, jeśli takie w ogóle istnieją. Myślę tutaj oczywiście o Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, która bacznie przygląda się polskiej demokracji. I teraz trzeba się zastanowić nad tym, w jakim państwie mamy żyć. Czy w państwie policyjnym, reżyserowanym przez Jarosława Kaczyńskiego, który miał potrzeby podsłuchiwania i wchodzenia w prywatności naszych obywateli, czy po prostu mamy budować państwo obywatelskie w inny i społeczeństwo obywatelskie, które nie powtarzało. Mnie interesuje, że pani redaktor, staje się powoli bohaterem Stanów Zjednoczonych. Państwo z pewnością wiecie o tym, że sąd amerykański chciałby z nim rozmawiać na równych prawach, co oczywiście jest bardzo trudne, ale coraz większa część opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych uważa, że Snowden popełnił ważny akt odwagi, który otworzył sferę, jakby to powiedzieć, niedozwolonej ingerencji państwa w życie obywateli. To jest bardzo, myślę, dzisiaj oczywiście dyskusyjne z jednej strony, ale z drugiej trzeba pamiętać o tym, że ja tylko Szybama, czy też mówię to Roman w swojej świetnej książce w płynnej inwigilacji, jak państwo w sposób systematyczny, konsekwentny od monitorowania poszczególnych przestrzeni publicznych, aż po właśnie te związane z tak zwaną obronnością, bezpieczeństwem obywatelek i obywateli, tworzy taką sferę po prostu ładu zagrożenia. Więc trzeba zastanowić się po prostu, czy dzisiaj mamy budować państwo, w którym dlatego, będziemy rozmawiać się za pomocą tam nie za bardzo gdzie wyglądać, rozumiem. Przestrzeni kulturalnej czy artystycznej. Ona była dla również w tym naszym domowym kraju. W związku z tym trzeba zastanowić się nad jakąś przyszłością naszą. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński będzie coraz bardziej zapętlony, coraz bardziej będzie w tym pogubiony, dlatego że nie da się ze wszystkimi prowadzić wojny. I myślę, że inwigilowanie obywateli jest bardzo trudne. Mam nadzieję, że ten gen wolności, który jest obecny w naszych głowach, będzie dawał znać o sobie co jakiś czas i z pewnością będziemy wychodzić na ulicę i protestować przeciwko ograniczeniu praw wolności. I dziwię się, że dzisiaj tak słabo reagujemy na tę ustawę antyterrorystyczną, która jest haniebna po prostu. Szczęście, to jest bardzo wielki problem, bo tu chodzi o właśnie to, co powiedział pan poseł Mieszkowski, chodzi o rozwój cywilizacyjny, o technikę, miejmy świadomość, te wszystkie tutaj techniki. Ale my jesteśmy winni, bo jesteśmy niewolnikami smartfonów. Ale wiecie, ile się wyżej.
wyrzec temu. No trudno, trudno się tego wyrzec. No trudno mieć pretensje, że ktoś zszedł z drzewa setki tysięcy lat temu czy miliony lat temu, prawda, i przestał żyć w stanie naturalnym. Natomiast to jest kwestia postępu cywilizacyjnego. Miejmy świadomość, ten postęp cywilizacyjny, świat przestępczy, świat wybiący na naszą wspólnotę, oczywiście wykorzystuje i państwo musi reagować. Jest tylko problem, przeciwko komu to państwo wykorzystuje. Jak chce się odwołać do tego, co było, bo Jarosław Kaczyński już raz rządził. W latach 2005-2007 stworzono cudowne narzędzie w postaci CBA, które miało się sprawiać z korupcją i w końcu się okazało, że dzięki temu narzędziu Jarosław Kaczyński obnażył złowrogi antypisowy układ w postaci ministra spraw wewnętrznych, szefa policji, szefa CBS-u. Przecież to klucz polega właśnie na tym właśnie, na tej kontroli następczej i na tym, że można było władzę tego rozliczyć. I moim zdaniem, jakie ja mam gwarancję, że Jarosław Kaczyński za chwilę też nie zdemaskuje ministra spraw wewnętrznych, szefa policji, jako agentów złowrogiego antypaństwowego układu. Ale on jest minister Kaczmarek nie był najbardziej prezydenta Kaczyńskiego. Nie był, dlatego został ministrem, więc przecież ludzie niezaufanych nie obsadza się na tych stanowiskach. Odbywa się w każdym kraju w Europie i na świecie. Pan poseł Wilk mówił o burmistrzu Giulianim, który jego programowi zero tolerancji. Ale ten program nie zapobiegł zamachom na World Trade Center. Dlatego musimy przyjąć regulacje, które przynajmniej zwiększą prawdopodobieństwo, czy ograniczą możliwość popełniania aktów terrorystycznych na terenie kraju. Powinniśmy robić to teraz, mimo że nie było żadnego dużego aktu terrorystycznego w Polsce, właśnie dlatego, żeby ograniczyć tę możliwość. Jeśli chodzi o to, co powiedziała pani poseł, to jednak w ostatnich miesiącach ograniczyliśmy liczbę osób podsłuchiwanych czy inwigilowanych w czasach rządu PO. Te liczby szły z milionów. W latach 2011, 12, 13. Ale wobec rządów PiSu, panie pośle. Rekordowa liczba była w latach 2010. Ale tylko o to, że ten zarzut pani poseł jest gołosłowny. Pojawiły się też tutaj takie zdania, pojawiły się dotyczące tego, jakie dotyczące oceny rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 i tych wątpliwości, które niektórzy z państwa zgłaszali, dotyczące konsekwencji ekonomicznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że wówczas obniżono podatki, zmniejszono koszty pracy i stworzono dobre podstawy dla rozwoju gospodarki także w dalszych latach. Także te wątpliwości, ostatnie zdanie, wszystkie wątpliwości, które państwo zgłaszali dotyczące gospodarki, ustawy antyterrorystycznej o policji, za 2-4 lata będziecie mogli ocenić, jak te mechanizmy funkcjonują. Być może to będzie jakaś ocena, która będzie jakoś racjonalna podstawa. Obecnie to jest tylko rozdmuchiwanie emocji. Lepiej dmuchać na zimne. Chciałam zamknąć jeszcze jedno zdanie. Chciałbym przytoczyć wypowiedź marszałka Brudzińskiego, który powiedział w jakiejś rozmowie, że no, trzeba ograniczać w jakichś sytuacjach takich sytuacjach zagrożenia wolności obywatelskie. Więc to jest wszystko a priori. Wszystko jest z góry. Wszystko jest jakieś reżyserowane w imię jakichś marzeń o przyszłym państwie, które po prostu jest pod ciągłą presją. Myślę, że te wszystkie środki antyterrorystyczne, ustawa o policji, ale także eskalacja tych wszystkich narzędzi, które ograniczają wolności obywatelskie, są po prostu poważnym zagrożeniem i to jest główne zagrożenie. Same narzędzia są zagrożeniem. Część tego świadomości. Bez kontroli sądu ma się odbywać, tak naprawdę, no i bez kontroli też chociażby władzy ustawodawczej, żeby... I na tym zamkniemy ten wątek, a ja chciałam porozmawiać jeszcze o jednej rzeczy, która mnie zdumiała i może zacznę od pana profesora. Mianowicie okazuje się, że będą obchody rocznicy wydarzeń czerwcowych w Poznaniu i nagle okazało się, że minister Macierewicz postawił taki warunek, że będzie asysta wojskowa tylko wtedy, jeśli zostaną wymienione
ofiary katastrofy smoleńskiej. Bardzo mnie to zdumiało, dlaczego się taki warunek stawia. To zresztą łączy się trochę generalnie z tym przesłaniem Prawa i Sprawiedliwości, któreśmy słyszeli niedawno, bo Jarosław Kaczyński powtórzył znów, że pomnik Lecha Kaczyńskiego musi stanąć w bardzo wspomnianym miejscu na Krakowskim Przedmieściu, jak rozumiem, co budzi protesty konserwatora zabytków, który uważa, że Krakowskie Przedmieście jest przestrzenią jakąś tam zamkniętą historycznie. Z czego to wynika tak naprawdę? Czy to, znaczy zastanawiam się, czy to nie przyniesie jakichś skutków dość dramatycznych związanych z tym, że ludzie poczują się w pewnym sensie szantażowani emocjonalnie i zaczynają już odrzucać w całości jakby kwestię związaną z uczczeniem ofiar katastrofy smoleńskiej. Panie profesorze. No ale to dla historyka jest też rzecz bardzo prozaiczna. No, każda władza, która chce rządzić bez żadnych ograniczeń naszymi przekonaniami, duszami, narzuca nam też swoją wizję historii. I to można próbować robić. Stary żart z długimi wąsami mówi, że historycy, ci w służbie władzy, są potężniejsi od Pana Boga, bo Pan Bóg może zrobić wszystko, ale przeszłości już zmienić nie może. A historyk w służbie władzy może zmienić przeszłość też, a przynajmniej próbować to robić. I to się oczywiście robi w tej chwili. To znaczy próba delegitymizacji mitu wolnościowego roku 89, próba powiedzenia, że Lech Wałęsa to był zdrajca, wielki przewód wolnościowy był w gruncie rzeczy spiskiem komunistycznym. Chociaż to jest schizofreniczne, bo jednocześnie to oznacza, że ta jednak mająca antyniemieckie fobie władza oddaje zasługę obalenia komunizmu Niemcom i rzeczywiście zacznie się wolność w Europie od obalenia muru berlińskiego, a nie od gdańskiej stoczni. Podobnie jest z tymi pomnikami. Dlaczego w kancelarii Bronisława Komorowskiego prezydentowi tak naprawdę zależało na wzniesieniu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, bo Bronisław Komorowski był zwolennikiem wzniesienia jednego pomnika, no bo pomnik dla ofiar katastrofy smoleńskiej jest też pomnikiem dla Lecha Kaczyńskiego.